Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej serii na moim kanale. W pierwszym odcinku z Crysis Remastered. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek, jak jesteś nowy. Nie zapomnij też o komentarzu, będę bardzo wdzięczny za każdą aktywność. No i zajrzyj przede wszystkim też do linków w opisie: Facebook, Instagram, Discord, drugi kanał YouTube'owy, na którym są codziennie dwa filmy, oraz Twitcha tam na dole znajdziesz. I najfajniejsza rzecz, która mnie ta gra zaskoczyła, to jest oczywiście remaster. Ja gram na 9700K, 16 GB RAMu. Gramy oczywiście w rozdzielczości WQHD, czyli w 1440p. Tak jak widzicie, najlepsze ustawienie, jakie kiedykolwiek widziałem. Can it run Crysis? Oczywiście ray tracing wyłączony, no bo mam GTX 1080 jeszcze nadal w kompie. Albo jak już to oglądacie, to już go nie mam. RTX ich wjechał. Zaczniemy sobie oczywiście nową grę, bo tam odpaliłem sobie na chwilę, żeby zobaczyć, czy wszystko działa. I zobaczymy, czy mój komputer jest w stanie uciągnąć grę, która jest remasterem gry z 2008 roku? Jakoś tak. Ciekawy jestem w sumie, kiedy oglądacie ten odcinek, kiedy ten film pojawił się w ogóle na YouTubie, bo jest dzisiaj 28 grudnia. Wszystko zależy od tego, kiedy RTX przyjedzie, nie? Ja sobie zawsze na zapas jakieś tam gierki nagrywam. Odcinki mam ponagrywane zawsze do przodu. Na wszelki wypadek, jakby się coś trzeba było ogarniać w życiu prywatnym. Ale... ciekaw jestem. To dzisiaj chyba, wczoraj właściwie, 27 grudnia, seria z metrów leciała. W sumie ciekaw, czy wy widzicie licznik FPS-u w lewym górnym rogu. 7 dni później. Wyspa Lingshan, Morze Filipińskie. Tam był chyba 14 grudnia, tak? Dobrze widziałem? Nigdy nie grałem w Crysis tak ogólnie. Some radar interference. Looks like an electrical storm brewing. That's a negative, Sky Chief. Nothing on our side. Skies are clear. Over. Over. Roger, Commander. Must be a malfunction. ETA to drop zone 3 minutes. Hey, Nomad. You still with us? Okay. Listen up, gentlemen. Intel reports a significant military presence on the island. We have the element of surprise, so let's use it. The North Koreans can't know we're here. They won't even know we'll hit them. Can it, Psycho? Pay attention. This is a covert operation. Our job is to locate and evacuate. We're not at war here. Not yet. Well, Prophet, do we even know if these people are still alive? That's what we're here to find out. We lost contact with Dr. Rosenthal a week ago when the Korean military locked down the island. 2 days ago, we picked up a distress signal from the team's research vessel. Someone down there wants to be found. Raptor team, we're beginning approach. Stand by for free. All right, gear up, masks on. Once they clear the plane, okay. Form up on me. Shoots on my mark. Ej, zapowiada się fajnie. See you guys at the LZ. Ogólnie. So, JSOC's got us chasing archaeologists now. And this will be a good part. I've heard of this guy. He must have found something big to buy all of this. Sorry. Whatever. $50 says this Rosenthal ain't the real reason we're here. Look it up, team. Stay focused. We got limited intel going in. Upcom's being moved to the USS Constitution. Until they're 5x5, we're on our own. Shoots on my command! Go! What the hell? You see that? Boom, IT! He lost his shoot! My suit's gone! My damn shoot is gone!
I got no main, no reserve. Keep it together, kid. You're over water. Your suit should absorb the impact. No prawie. Nomad, what's your status? I'm okay. My HUD scrambled. What the hell was that? I don't know, but you missed the LZ. Make your way to the beach. On my way. Did anyone hit the LZ? You guys are all over the place. Check in. Psycho here. Down and on the move. Justice down. Proceed to LZ. Aztec, I have negative visual feed from your unit. Report. Aztec, report. Damn it! Prophet, I've made it to the beach. You hit the water pretty hard. Some of your suit functions are offline. Let me run a quick diagnostic. Your video feed is breaking up. I'm gonna try to recalibrate. Energy critical. Alright, your suit checks out. You're back online. Okay. Still no word from Aztec. Nomad, rendezvous with Jester and head to Aztec's location. Engage. Check your objectives display. Pokaż mapę i zadania. Okej. Podoba mi się ta gierka. Ogólnie to miałem nagrywać serię w tej chwili, bo nie wiem w sumie kiedy to oglądacie. Ja nadal nie mam dzisiejszego dnia RTX-a u siebie w kompie. I miałem nagrać dla was Far Cry Primal, ale odpaliłem pierwszy odcinek wczoraj sobie. Nagrałem i wywaliłem go z dysku, nie? Ta gra jest dramatyczna po prostu. Więc seria z Far Cry'a zostaje porzucona. I czwórki tak samo, z trójki tak samo, bo podobno jak popatrzyłem, to w sumie wszystkie te trzy części są średnie pod względem grywalności. Podobno. A piątka i New Dawn mi się w sumie podobały, więc dopiero szósteczkę będziemy ogrywali na kanale. Może kiedyś się przekonam do czwórki, trójki, dwójki i tam jedynki. Chociaż wątpię. Engaged. Podnieś. A czym to mogę podnieść? Nieważne. Idźmy dalej. No leżenie mi niepotrzebne. Dobra, gdzie on tam jest? No i powoli jakoś się do niego zbliżamy, tak? A tak wręcz. Make sure your silencer is attached. O kurwa, zajebiste ty. Podoba mi się to. Careful, Nomad. Enemy contact up ahead. Contact! There! Open fire! To nie dostał heada? Engaged. Ej, ale pokrząb, nie? Ej, w sumie nie chodzi tak źle. Mój komp daje radę w odpalaniu Crazysa. To nasi chyba, nie? Czy nie nasi? Nie, to chyba jeszcze nie nasi. To nie nasi. Ale dało się podejść do tego pierwszego gościa na pewno po cichutku. Zrobić to po cichu. Ej, podoba mi się ta gierka, nawet fajnie i nawet działa, wam powiem, dobrze. Nie wiem czy widzicie, ale no jakoś tragicznie FPS nie spadają, da się grać na lajcie. W tej rozdzielczości w Full HD na pewno byłoby z tych FPS-ów spokojnie z 60. You copy? I read you. Give a sit rep. Something took a swipe at me on the way down. I'm caught up in the trees. Okay, Aztec, hang tight. Helps on the way. Ale 40 minimum mam, nie? 47 teraz jest, 45. Pistolet albo atak wręcz, tak? Albo broń, spoko.
Czekaj, tu jakiś niebieski pasek spada w momencie, w którym wciskam shifta. Co to są te takie... Dobra, okej. Aztec. KPA. Four-man patrol. Have you been compromised? Negative. But they're close. Wait. Something's... Aztec, talk to me! Madre Santissima! Aztec! Sound off, now! No te veré mal! No te veré mal! No te veré mal! Prophet! Help me! Jester, get to him now! Go! Go! Tak zapierdzielałem, że aż w drzewo wleciałem. Nie wiem, jak tu do niego teraz przejść. Czyli niebieski pasek odpowiada za szybkość biegania. Mogę sprintować wtedy, ewentualnie odpalić sobie pancerz. Ok. Nie żyje. Like this man. Shit, son of a bitch. Jester, report in. What's Aztec status? Dead, boss. Damn it. What the hell is going on out there? I don't know, but I don't think we're alone out here. Negative, sir. We got four dead Koreans, but there's no way Aztec killed them. Something else took these guys out. Tore their bodies up bad. Damn it. All right, pay your respects and move on. Rendezvous at the landing zone. What about Aztec, sir? We just gonna leave him hanging here? Negative. I'm gonna vaporize. We can't allow the Koreans to get their hands on that suit. Stand back. Damn it. I'll never get used to it. Whoa. Jester, take care of his equipment and cover our tracks. Nomad, move out to the LZ. Got it, boss. I'm on. Czy miał on to podnieść? Czemu mi tu się nie wyświetla? Czekajcie. Czy ja coś wziąłem sobie podczas sterowania, coś zrypałem? Nie no, nie ma jak tego podnieść. Światło, strzał. Interakcja, wejdź, upuść. Pod E jest tryb maskowania, ewidentnie. To ja tego nie mogę. Chyba nie mogę tego podnosić. Dobra, idźmy. Ej, podoba mi się ta gra, nie? Możecie być w szoku, ale tak naprawdę... Przytrzymaj, aby skok... Ah.
아, 그러게 말고 이상한 일들이 설명이 되는구만 그거. I saw something. 이거야말로 가장 별난 임무 중 하나야. Where go? 진짜 이. 아하, to maskowanie działa tylko. Myślałem, że on mnie nie będzie wykrywał przez cały czas. Okej, no to się przynajmniej czegoś nauczyłem. Poczko. Nie no, jak mam to wziąć? Weź F. Latarkę włączyłem, zajebiście kurwa. Jak mam ją wyłączyć? No pokcząp. Nie wiem jak mam z nich coś zebrać, nie? Serio. I najlepsze jest to, że jak napiszę, jak powiem wam, żebyście w komentarzach napisali, jak mam z nich coś zebrać, to mi tego nie napiszecie, bo tą serię już pewnie mam dawno nagraną, nie? To jest hit. Muszę ogarnąć sam to w końcu. No man, I just lost our comsat to JSOC. Our whole tactical display's down. The KPA must be using a GPS jammer near your location. Find it and take it out. Copy, Prophet. I'm on it. Dobra. Okej, czy mogę wyłączyć jeszcze urządzenia. Ten ziołek z nami idzie, czy ja sam już podróżuję teraz przez cały czas? Spotted KPA patrols down on the beach. Use your binocs to tag them before you run in blind. I see a large transmitting array. That must be the jamming station. Miałem szczerze mówiąc nadzieję, że mi to pozaznacza przeciwników w jakiś sposób. Ale widzę, że tylko na mapie pozaznaczało. Okej. Na pewno no nie jest ich dwóch, no nie ma opcji, żeby było ich dwóch. No dobra, teraz spadły FPS-y do 36. O kurde. O kurwa, to oni są nieźle tutaj spostrzegawczy. Że chłop z takiej odległości mnie widzi. No tego się nie spodziewałem. Jak wiedzą, no to po prostu więcej ich się weźmie i zabije, nie? I nadal nie wiem jak ich przeszukiwać. No weź pistolet, no i co ja mam sobie go w dupę wsadzić? Nie wiem czy wszystkich już nie ściągnąłem, tak szczerze mówiąc. Rozpieprzyłem jakiś ten. Czym to mogę podnieść? Nomad, we're blind here until you find that jammer. No mam tutaj ten, nie, że mogę to podnieść. Aha, FM. Wow, co to było? I FM mogę coś podnosić, wow, dobra. Czy to jest przycisk, który za to odpowiada? Dobra, doszedłem do tego. Czemu ten chłop nie ginie?
Ten zginął od razu. Dobra, i co ja tu miałem? Dodatkowo wyłącz urządzenie zakłócające GPS, czyli to. No i gitara. Kurde, nie wygląda to tak źle w tym remasterze. Ja seryjnie, nie? Ja w grach to jestem naprawdę... Wy powiecie, że kurde, jak chłop mógł Crazy sobie grać, no ale nie grałem, no. Kurde, nie widzę go przez te krzaki. No, ale nie grałem, nie? Psycho and I are moving to the signal location. Nomad, there's a checkpoint blocking the path up the valley, so deal with that first. Transmitting the coordinates now. No dobra, zadanko zaktualizowane. A to nie zmienia faktu, że muszę iść tędy. I ten czerwony znacznik, który tam jest, to jest odpowiedzialny za... za zagrożenie, dobra, to już wszystko wiemy. Poka jest to, że nam się HP odnawia samo tak naprawdę. Tam gdzieś mogłem górą w ogóle pójść. Pod T mia... nie, pod T było wychylenie, pod V, nie, pod C, nie, pod B, nie, kurwa, pod tabem, nie, pod czym było Y, G, H, twoja stara N, no to wizja, B, Z, X, o, pod X-em właśnie, chciałem sprawdzić, czy mam nadal ten. Dobra, pod X-em to jest, okej, okay. No i gituwa, wszystko już wiemy. Ale w takim momencie jak teraz, no to ponad 45 FPS-ów, 50 z czasem jest, nie? Więc tragedii nie ma. O, ale w tym momencie już mam na przykład 34. Więc pewnie Can You Ride Crisis weźmie, zejdzie na najwyższe ustawienia po prostu graficzne. No cóż, karta już zamówiona, no od 3 miesięcy czeka na dostawę. Znaczy ja czekam w sumie na dostawę tej karty. Chciałem mu head dodać, ale no niestety. To ja już miałem odpalone. Czemu ja przeładowuję kurwa po wystrzeleniu 10 kulek? To jest dla mnie zajebiste pytanie. Listen up. We've tracked the distress signal to a valley 3 clicks due east. Psycho and I are inbound. Get to the rendezvous, but be advised. Enemy forces are dug in deep. Copy, Prophet. Okej. Okay. Czemu ja tak podnoszę amunicję? Chyba, że to nie była amunicja. Bieganie jest zarąbiste. Punkt kontrolny, dobra. A nie mogę.
mogę teraz skoczyć tak jak wcześniej skoczyłem. Kurna, ja tych typów nie widzę, nie? Oni mnie z kilometra już widzą. Okej. O, podniosłem już w sumie to. Gdzie było koło wyboru broni? Kurde, będę musiał się tych... A pod R-em? Nie. Pod F? Nie. Masakra. Jeszcze żyje. Chyba już. Dobra, mamy kolejny punkt kontrolny. Więc może zakończymy sobie ten odcinek w tym miejscu. Dziękuję Ci serdecznie, drogi widzu, za oglądanie. Pamiętaj oczywiście o kciuku, słupie, dzwoneczku. I zapraszam Cię na jutro, albo na dzisiaj, bo w sumie nie wiem, jaki jest dzień tygodnia, jak ten film jest wrzucony, na kolejny odcinek. Na teraz to tyle. Trzymaj się. Cześć.